z punktu dowodzenia chciałem przedstawić tutaj tego nowo mianowanego mojego sekretarza, tak zwana prawa ręka, Michał. Michał, parę słów dla widzów naszej telewizji, powiedz no, sobie. Trochę martwili się o tym Duńczyku, że coś stało się złego, bo oglądamy na żywo mecz. I na szczęście tak. Piłkarz żyje i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No ale to taka ważna informacja, a teraz nasze firmowe sprawy, także chciałem przedstawić jeszcze raz Michała. Powiedz, żeby ludzie wiedzieli, kim jesteś i czy wzbudzisz zaufanie. Później przeprowadzimy ankietę na temat wyboru twojego. Jakby sam cię wybrałem, na razie nie było ogólnego głosowania, jako jednoosobowy właściciel tej telewizji chwilowo. Także w skrócie powiedz chwilę coś tam o sobie, co możesz powiedzieć? Nazywam się Michał Perebin, jestem Ukraińcem, statystuję, no, poznałem Rafała też na planach pana prezesa telewizji. Dyrektora, no, dyrektora. Po polskiemu. Tak. I mam nadzieję, że ten kanał będzie sukcesywnym i będzie bardzo dużo subskrypcji i oglądalność też będzie wysoka. Tak jest, także to teraz proszę wspierać. Wspierać. Już Michał dzisiaj raz się pojawił, także myślę, że przemyśleliście to jego no, takie głębokie refleksje na temat tego, czy kanał i cała telewizja jest w ogóle potrzebna komukolwiek. Mieliśmy pierwsze konflikty też dzisiaj z osobami, które gdzieś tam w starych produkcjach się zobaczyły. Musieliśmy je usuwać ze względu na brak zgody i brak autoryzacji i brak na no, wizerunek, upowszechnianie wizerunku tych osób. No i tym optymistycznym akcentem nasi ludzie pracują, a my tutaj strategię rozwoju telewizji opracowujemy w cieplarnianych warunkach. Żegnamy was, dobranoc. Pa.